Siemaneczko, witajcie w najnowszym odcinku. A w dzisiejszym odcinku powiemy sobie o nowym brandzie, który nasz kochany Virgil, czyli twórca marki Off-White, wypuścił właśnie w tym momencie. Otóż Virgil, jak wielu różnych innych projektantów, stworzył swoją własną markę. Nazywa się Off-White Jeans. Oczywiście, że nie, nazywa się Off-White for All. Więc koncepcja brandu jest taka, że jest to mała kolekcja wypuszczana co jakiś czas, nie jest powiedziane dokładnie co jaki czas to będzie wypuszczane, ciuchów, które będą tańsze od zwykłego offa o około 50-60%. Cały koncept skupia się na tym, jak powiedział Virgil, że to wszystko ma być dostępne dla większej ilości osób, tak żeby ta większa ilość osób mogła się zaznajomić z całą marką, całą koncepcją marki, nie kupując po prostu drogich rzeczy, drogich ciuchów, żeby po prostu kupić coś tańszego i stwierdzić, czy to by się to podoba, czy nie. Jak na razie była dostępna w około 11 sklepach flagowych Off-White'a na całym świecie, wyprzedała się od razu, już w tej chwili wszędzie jest na soldaucie, jednakże niektóre rzeczy dostają sklepy, które po prostu sprzedają Off-White'a. Wiem, że był jakiś sklep z Szanghaju, był jakiś sklep z Singapuru, były jakieś europejskie sklepy i one to miały. I to tutaj ceny są w zależności od miejsca, tak? Bo tutaj są podatki i inne rzeczy, ale ceny wahają się, tak jak to jest napisane w Ameryce, było $170 za bluzę, a około $90-70 za tisa. Designem no nie powalają, zresztą zobaczcie sami. Tutaj design jest typowo off-white'owy, no ale to jest coś takiego, co nie powala i co trafiłoby na wyprzedaż, gdyby kosztowało dwójkę, jak normalnie, albo ponad tysiaka, jak za tisa. I teraz, jak już wiecie mniej więcej, o co w tym wszystkim chodzi, to ja powiem wam, co o tym sądzę. A sądzę, że jest to trochę głupota. Dlaczego? Dlatego, że Off-White jako marka jest marką kierowaną do nas i wiecie, jak to wszystko wygląda. Nosisz offa, to każdy wie, że to jest Off-White i że to jest drogie i o to właśnie chodzi w tym wszystkim. Tobie się może to podobać, ale głównie chodzi o to, że to jest drogie. Ludzie noszą Off-White, bo jest drogi. Jak ktoś zacznie nosić tego tak zwanego Off-White'a dla biedaków, jak już został nazwany na grupach, no to sorry, ale to nie będzie powiedziane, że to jest prawdziwy Off-White, nie będzie gadania takiego, to tak jakbyś nosił jakiś Versus Versace albo jakieś inne rzeczy. To nie jest to, co projektant miał na myśli. To znaczy on to zrobił, nie? I to jest jakaś mała kolekcja. I jakby to jeszcze było wydawane cały czas, no to to by się niczym nie różniło, bo te bluzy i to wszystko, oczywiście jakością pewnie dużo odbiegają od zwykłego Off-White'a, one nie wyglądają inaczej. To znaczy tam nie skumasz, jakbym ci dał jedną bluzę i drugą jakąś z normalnej kolekcji, to byś nie mógł powiedzieć, która jest która, gdybyś nie wiedział tego. No jakbyś nie znał marki, bo masz napisane Off-White for All, nie? Ale dalej masz napisane Off-White i jeżeli będą to małe kolekcje, mało tych ciuchów będzie, to po pierwsze będą wysokie ceny na resellu, jeżeli komuś się spodoba to i rzeczywiście będzie tego mało, mniej niż zwykłego Off-White'a, bo tak to się teraz zanosi. Zobaczcie, Off-White normalnie leży wszędzie, nie? Leży w sklepach, nie ma problemu, żeby go dostać większego i normalnie możecie sobie go kupić, a tutaj For All'a mieliście w 11 sklepach, nie wiadomo do końca, gdzie jeszcze to będzie, nie wiadomo, kto to dostanie. Jeśli nikt tego nie dostanie, to w tym momencie patrzyłem, że ceny na Grailedzie zaczynają się nawet od dwukrotności ceny tego wszystkiego, co robi po prostu ten biznes nieopłacalnym, bo za cenę tej bluzy albo tisa For All można mieć normalnego tisa z normalnej kolekcji. Jeśli mi nie wierzycie, wejdźcie sobie na Grailda, zobaczcie sobie, że tam są ceny od 200 do $350 za tisa, więc tak trzeba przyjąć tę środkową, załóżmy $250, to za $250 to jest retail normalnych, zwykłych tisów Off-White'a, więc jeśli nie będzie wydawana ta kolekcja częściej, jeśli nie będzie więcej rzeczy, to zupełnie nie ma sensu, straciło sens i tylko po prostu możesz sobie zrobić resell na Off-White'cie, a nie kupić sobie taniego Off-White'a, bo nie ma czegoś takiego widocznie. No oczywiście zaraz powiedzą, że jest i Virgil będzie mówił, że wszystko jest spoko, no ale nie jest spoko. Dodatkowo jeśli chodzi o design tych koszulek i tych bluz, jeżeli chodzi o tą pierwszą kolekcję, to mi one przypominają bardziej jakieś ciuchy pracowników, którzy pracują już w sklepie Off-White'a, bo one wyglądają tak, jakbyś był pracownikiem Off-White'a, tu masz mały napis Off-White, tutaj jest napis 0201, no i to tak, wiecie, wygląda trochę jak ciuch pracowniczy, przynajmniej dla mnie. No i kolejna rzecz jest taka, no że Off-White'a kupujesz dlatego, że jest drogi, więc jeżeli coś jest tanio, no to trochę źle to wpływa na twoją markę.
jeżeli to jest, nie jest zupełnie inna marka, bo jeśli to by się jakoś inaczej nazywało i robi to Virgil, no to by można było jeszcze pomyśleć, że to nowe otwarcie, nowa klientela. Jeśli będzie to Off-White, to nie wiem, czy to wpłynie jakoś bardzo pozytywnie na odbiór marki. I myślę, że to właśnie przez to zdecydowali się na właśnie ten sezon wydawniczy robić co jakiś czas, że na przykład co jakiś czas puszczą bluzy. Nie będzie to jakiś mega zapowiadany, po prostu to będą rzucali. Tydzień przed będzie akcja, że o, zapowiadamy, rzucamy bluzy, no i wtedy będziecie mogli to kupić. W Europie zobaczymy, jak to będzie, ale jeżeli rzeczywiście są to małe nakłady, no to nie wróżę temu dobrze. To było na pewno w Londynie, w Off-White, ale jeżeli będą małe tego nakłady, no to niestety nie trafi to do ludzi, jak już powiedziałem, którzy chcą to nosić, a trafi to do resellerów, no i to wszystko się rozmyje. No i też ciekawe, jak jakościowo, bo jeszcze w ogóle chyba nikt w Polsce w tym momencie tego nie ma, więc nic nie czytałem. Za granicą patrzyłem na jakieś fora, ale też ludzie nie wypowiadają się zbytnio o tym. Dużo ludzi to po prostu wzięło tylko i wyłącznie na resell. No niestety, smutne to smutne. Wy napiszcie na dole, czy podobają wam się te bluzy. Napiszcie mi na dole, co sądzicie o całej linii Off-White for All, co sądzicie w ogóle o całej marce Off-White, bo ja sądzę personalnie, że jest to naprawdę zajebista marka, tylko trochę za droga. No ale patrząc na ceny tych tisów w tym momencie na resellu, stwierdzam, że no dalej jest droga, bo jeśli stoisz pod sklepem i dostaniesz, to fajnie mieć tego tisa, ale jeśli nie, no to tak średnio. Napiszcie mi w takim razie na dole, co sądzicie. Ja dziękuję wam za oglądanie tego. Napiszcie, co sądzicie w ogóle o pierwszej kolekcji Off-White for All. Są to dwie bluzy, dwa tisy. No, jak na razie nic więcej. Ja zapraszam na inne filmy. Dziękuję za oglądanie. Podobało się, łapa w górę. Podobało się, subskrypcja, jeśli jeszcze nie subskrybujesz. No i zapraszam na inne filmy. Jeszcze raz zaprosiłem. Teraz ci pokażę takie specjalnie dla ciebie.